Kończymy właśnie okres publikacji wyników za czwarty kwartał 2008 roku. Zgodnie z oczekiwaniami te wyniki są słabe lub bardzo słabe. I tutaj rzeczywiście zaskoczenie największe, myślę, przyszło z działalności finansowej przedsiębiorstw, szczególnie szeroko omawianych w mediach opcji, które przysporzyły wielu firmom dużo kłopotów. I tutaj na pewno to będzie widoczne również w wynikach za pierwszy kwartał, które również powinny być bardzo słabe. Dopiero w drugiej połowie roku, myślę, można oczekiwać poprawy wyników, szczególnie jeżeli chodzi o firmy związane z produkcją przemysłową. Natomiast jeżeli chodzi o sprzedaż detaliczną i popyt wewnętrzny, tutaj na poprawę wyników trzeba będzie poczekać troszkę dłużej. Myślę, że co jest ciekawe, to, że mimo tych słabych wyników publikowanych w ostatnim okresie, rynek zachował się bardzo mocno i wiele spółek mimo publikacji tych słabych wyników nie podlegało dalszym spadkom, co świadczy o jakiejś sile rynku w krótkim terminie. I jeżeli sytuacja na świecie nie będzie się pogarszała, indeksy amerykańskie zdołają zrobić straty z ostatniego tygodnia czy z ostatnich dwóch tygodni, które pozwolą im na wyjście na te dołki z października, listopada zeszłego roku, pozwoli to na kontynuację wzrostów na naszym rynku.